Amatorska Liga Koszykówki w Kłodzku, w skrócie ALK, istnieje już 22 lata. Co roku organizowane są ligowe rozgrywki. Swoim zasięgiem działania wykraczają poza powiat kłodzki. A pod koniec maja w Kłodzku organizowane są uroczyste podsumowania sezonu ligowego. Jeśli mogę wspomnieć, oprócz głównego wodza naszego przedsięwzięcia, kolegi Dietricha, wspomnę jego ojca, który złożył dużo pracy w to, żebyśmy startowali i działali profesjonalnie. Szkoda, że po drodze nam odszedł, ale tak to bywa w tym życiu. Chciałbym wspomnieć również Adama Kwasa, Cześka Radwańskiego, kolegę Radomskiego, kolegę Weissa, kolegę Jurka Didika, kolegę Żelaszkiewicza. To były postacie, które tworzyły podwaliny pod to, co mamy dzisiaj. Później tworzyły się ligi, pierwsza liga, druga liga, także różne były sezony w amatorskiej lidze koszykówki. Ja jestem szczęśliwy, że mogę być na podsumowaniach w poszczególnych latach działalności. I jeszcze jestem szczęśliwy z tego tytułu, że władze widzą sojuszników w amatorskiej lidze koszykówki. Co roku jest burmistrz, co roku jest starosta na wręczeniu nagród i widać, jak ta młodzież dzisiaj jest szczęśliwa. Wspaniała sprawa. Żałuję, że już jestem taki stary, że niestety nie załapałem się na grę w ALK. Ale oczywiście wspieramy tę inicjatywę. To jest kilkaset osób grających zarówno z powiatu kłodzkiego, jak i nie tylko. Grają w naszej szkole, więc pomagamy w ten sposób, dofinansowujemy i mam nadzieję, że dzięki, ale przede wszystkim dzięki tym ludziom, którzy tutaj amatorsko, bezfinansowo pomagają w organizowaniu, no to jest ponad 100 meczy w jednym sezonie, to naprawdę jest potężna robota, wspaniała. Co innego są zawodowcy, którym trzeba płacić, a co innego amatorzy, którzy mogą sobie pobawić się, a dzieciaki mogą zdobywać sprawność fizyczną. No przede wszystkim Kłodzko koszykówką stoi i mamy drużynę w pierwszej lidze. Ja sam zaczynałem swoją przygodę z koszykówką jeszcze wtedy, kiedy grałem w amatorskiej lidze koszykówki. Miasto Kłodzko popiera tę dziedzinę sportu. Jesteśmy tutaj dzisiaj. Chciałem również z tego miejsca podziękować panu Dietrichowi i wszystkim osobom zaangażowanym w funkcjonowanie amatorskiej lidze koszykówki i liczę na to, że przez najbliższe lata będą dalej tak czynnie pracować i działać na rzecz rozwoju naszego społeczeństwa. Tegoroczny sezon ALK 2015-2016 różnił się od lat poprzednich, bo w tym sezonie powołano dwie ligi, pierwszą ligę mężczyzn i pierwszą ligę kobiet. Do pierwszej ligi mężczyzn zgłoszono 12 zespołów, które do rozegrania miały 11 kolejek, po których wyłoniono 8 najlepszych drużyn, które w dalszej części sezonu rywalizowały w fazie play-off. Mistrzem pierwszej ligi został zespół Delfinek. Staraliśmy się walczyć z każdą drużyną. Na początku, w trakcie sezonu, no jak wiadomo, przegraliśmy dwa mecze, no ale to wynikało też z braków kadrowych, tak samo już później w play-offach, w samym finale, jak graliśmy, to no też brakowało czasami tych ludzi, no ale jak jesteśmy pełnym składem, to jak widać, można wygrać mistrzostwa. Do pierwszej ligi kobiet zgłoszono 7 zespołów, które podobnie jak mężczyźni rywalizowały w 9 kolejkach, z których wyłoniono 4 najlepsze zespoły, które rozegrały między sobą fazę play-off, wyłaniając mistrza pierwszej ligi kobiet, a został nim zespół Bebal z Dzierżoniowa. Udało nam się awansować do finału, niespodziewanie troszeczkę. Wygraliśmy finał. Takim rzutem na taśmę. Tak, rzutem na taśmę. W dwóch meczach udało się to zakończyć. No, dla mnie niespodzianka, dla dziewcząt też niespodzianka. Fajne doświadczenie, fajna liga. Super, no po prostu. Co powiedzieć po takim sezonie zwycięskim? No super. Oprócz klasyfikacji zespołów również były klasyfikacje indywidualne. Najlepszym zawodnikiem wśród mężczyzn został Jacek Gwiszcz z zespołu Fox, a najlepszą zawodniczką była Agnieszka Wierzbicka z Bebal z Dzierżoniów. No jedno z takich większych osiągnięć ogólnie w całej mojej karierze koszykarskiej. Trochę grałam w podstawówce, później miałam przerwę, no i teraz znowu wchodzę na parkiet. No to jest jedno z takich mniejszych chwil na pewno. No w sumie razem z dziewczynami udało nam się osiągnąć zwycięstwo.
Na uroczystą galę składały się mecze koszykówki mistrza Ligi Dziewcząt z resztą świata i mistrza LK 2015-2016 z All Stars LK. Dla publiczności odbył się konkurs rzutów osobistych i sprawnościowych. Odbyły się również występy artystyczne i pokazy taneczne. Sądzę, że rok 23 również będzie obiecujący i czekamy do jesieni, kiedy zacznie się ten nowy sezon.